Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność powitać wszystkich Państwa na niezwykłym wydarzeniu, niezwykłym z wielu różnych powodów. Pierwszym, oczywiście najważniejszym, jest okazja, dzięki której tutaj się widzimy, a więc jubileusz pana profesora Lechosława Lameńskiego, wieloletniego pracownika KUL, Wydziału Nauk Humanistycznych, dyrektora naszego instytutu. Przepraszam, jakieś techniczne szczegóły? Tutaj panowie sugerują, że nie było mnie słychać, więc witam wszystkich państwa jeszcze raz, szczególnie te osoby, które oglądają naszą transmisję przez YouTube. Spotykamy się z okazji niezwykłej, z okazji wręczenia księgi jubileuszowej panu profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu. Oczywiście księga też jest tylko pretekstem, bo tak naprawdę chodzi przede wszystkim o osobę pana profesora, który jest wieloletnim pracownikiem naszego uniwersytetu, naszego Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, dyrektorem naszego instytutu przez dwie kadencje, prezesem stowarzyszenia, wieloletnim i wciąż aktualnym prezesem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. No, słowem, postacią, orkiestrą. A drugi powód, dla którego to wydarzenie jest też niezwykłe, jest jego formuła. Do tej formuły Państwo zapewne już zdążyliście się przyzwyczaić, ponieważ od ponad roku funkcjonujemy w pewnym zamknięciu, odosobnieniu. Natomiast staraliśmy się, aby to spotkanie było w możliwie najszerszej formule dostępne dla wszystkich Państwa. Dlatego mamy jednocześnie wielu gości. Nie słychać, nie widać w sali. Proszę Państwa, takie są właśnie uroki uroczystości wirtualnych. Zdaje się, że ktoś po prostu przypadkowo mnie kilkakrotnie wyciszył, dlatego Państwo słyszeliście mnie słabo bądź wcale. Także proszę nam wybaczyć, jeżeli będą pewne potknięcia natury technicznej, ponieważ tak jak zaczęłam już mówić, mamy transmisję przez YouTube, mamy też gości zalogowanych poprzez platformę Zoom. Mamy wreszcie tutaj ten nasz skromny, ale jakże godny skład gości na miejscu. Żeby nie przedłużać tego spotkania, ja sobie pozwolę powitać wszystkich Państwa, przede wszystkim gości tutaj zgromadzonych. Przede wszystkim witam naszego szacownego jubilata, pana profesora Lechosława Lameńskiego, który tutaj spoczywa na tym zacnym fotelu i jest powodem, dla którego tutaj się spotykamy. Witam pana rektora Krzysztofa Nareckiego, naszego zacnego gospodarza całej uczelni, którego również tutaj poprosimy o kilka słów. I witam bardzo szczególnie pana prezydenta miasta, pana doktora Krzysztofa Żuka. Dziękujemy panie prezydencie, że zechciał pan przybyć i być tutaj dzisiaj z nami. Przepraszam, że państwa zalogowanych tutaj na Zoomie czy innych gości nie witam jakoś indywidualnie, ale będzie szansa, żeby to wszystko jeszcze naprawić. Na końcu będę mogła państwu oddać głos, także bardzo serdecznie zapraszam w stosownym momencie do czynnego udziału w naszej uroczystości. A teraz poproszę o skierowanie słowa okolicznościowego pana rektora, profesora Krzysztofa Nareckiego. Szanowny panie prezydencie, państwo dziekani obecni w przestrzeni wirtualnej, księże dyrektorze, szanowni państwo, członkowie Komitetu Honorowego Księgi, wszyscy dostojni goście i przyjaciele pana profesora, no i wreszcie dostojny, czcigodny, drogi jubilacie, podwójny jubilacie. Chwile takie jak ta dzisiaj nie zdarzają się często w naszym życiu. Przychodzi jednak taki moment, kiedy człowiek osiąga pewien etap swojego rozwoju, kiedy rodzi się refleksja nad tym, co wydarzyło się wcześniej. Zastanawiamy się wtedy nad dokonaniami, zwłaszcza zaś nad sukcesami, które stały się naszym udziałem. Z takim właśnie momentem mamy do czynienia dziś, uroczyście obchodząc dwa jubileusze urodzin i pracy naukowej pana profesora Lechosława Lameńskiego.
Pewnie jubilat nie czuje się zbyt komfortowo, tym bardziej, że tak po ludzku bagaż owych ponad 7 już dekad bardziej pewnie przygniata niż dodaje skrzydeł i napawa optymizmem. Spróbujmy jednak na to wydarzenie spojrzeć nieco inaczej. Dostrzec w nim ukryte pozytywne walory, jak przecież czynili to starożytni pisarze i myśliciele. Homer, Platon, Cycero czy Seneka mogliby przy takiej okazji powiedzieć, że człowiek, taki jak pan profesor, w kwiecie wieku, to osoba mądra, doświadczona, godna czci i szacunku, najlepiej nadająca się do sprawowania sprawiedliwych rządów. Osoba, dla której życie bez nauki jest śmiercią. Vita sine litteris mors est. Cyceron w traktacie o starości stwierdza, że człowiek w kwiecie wieku przypomina sternika, który spokojnie stoi przy sterze, podczas gdy inni biegają po pokładzie. W ten sposób robi on to, co jest ważniejsze i lepsze. Z kolei Kefalos, bogaty kupiec z Pireusu, czyli wzorcowy starzec, bohater żyjącego znacznie wcześniej Platona, choć jego ciało wraz z upływającymi latami słabło, to jednak nie smucił się z tego powodu, przekonując, że im bardziej więdną inne przyjemności cielesne, tym bardziej rosną pożądania i rozkosze związane z inteligentną rozmową. Wizja supremacji starców otrzymała u Platona ostateczny kształt w prawach, które ukończył mając już lat 80. Przypomina w nich, że starsi powinni rządzić, a młodsi słuchać. Ta myśl niczym echo odbija pogląd Homera, który przecież w dojrzałych wiekiem bohaterach, takich jak na przykład Nestor, upatrywał źródło mądrości, godny naśladowania, wzór dla młodego pokolenia, ostoję tradycji i pielęgnowania najlepszych etycznie wartości. Ale to jeszcze nie koniec. Jest jeszcze wielki ojciec Kościoła, święty Augustyn, który uznał, iż starość wyznacza połowę życia człowieka i zaczyna się w wieku 60 lat, a kończy w momencie osiągnięcia 120. Można zatem słusznie przyjąć, panie profesorze, nasz jubilacie, że jest pan dopiero na początku owej drugiej połowy życia, rozpoczynając nowy jej etap. Dostojny jubilacie, w imieniu swoim i jego magnificencji rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pawła II, księdza profesora Mirosława Kalinowskiego, chciałbym złożyć panu profesorowi serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższego szacunku wraz z zapewnieniem o trwałym miejscu i pamięci w sercach Omnium Professorum et Studentium. Proszę jednocześnie przyjąć podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę nauczyciela i wychowawcy, za wiedzę i doświadczenie przekazywane przez pana profesora licznym pokoleniom studentów i młodych pracowników nauki. Każde działanie pana profesora wyróżniające się zawsze rzetelnością, poczuciem obowiązku oraz postawą pełną humanizmu w antycznym i chrześcijańskim tego słowa znaczeniu sprawiło, że pan profesor Lameński zyskał nie tylko zasłużone i szczere uznanie wśród współpracowników i wychowanków, ale także sympatię i przyjaźń nas wszystkich, która, jak mówi łacińskie przysłowie, jest solą życia, salvite est. Drogi panie profesorze, wraz z gratulacjami proszę także przyjąć w tym uroczystym dniu serdeczne życzenia zasłużonej satysfakcji z uzyskanych dokonań i osiągnięć, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dobrego zdrowia, zwłaszcza teraz, i długich lat życia. Wyrażam głęboką nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mogli korzystać z pana życzliwości, przyjaźni i życiowej mądrości. Panie profesorze, ad multos annos. I oby to sprawił Wszechmogący. Uti nam ita omnipotens faciat. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie rektorze, za to słowo skierowane do naszego jubilata. I bardzo proszę teraz pana prezydenta miasta Lublina, pana doktora Krzysztofa Żuka, o skierowanie również takiego słowa okolicznościowego, ale nie tylko. Jest to niespodzianka, nie powiem. Wielce szanowny panie profesorze, szanowni państwo,
Panu profesorowi oczywiście składam najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji tak znamienitych jubileuszy. Ale chciałbym podkreślić, że doceniamy Pana pracę tutaj na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę, która dała wiedzę i doświadczenie wielu pokoleniom studentów, że bardzo doceniamy osiągnięcia naukowe Pana profesora i też środowiska, które Pan reprezentuje. I jest mi niezwykle miło, że Pan profesor przyczynił się do promocji naszego miasta, promocji Lublina jako silnego ośrodka naukowego. Doceniamy również, że ważne miejsce w pańskiej działalności naukowo-badawczej zajmuje sztuka Lublina i Lubelszczyzny. Jako prezydent jestem wdzięczny panu profesorowi za wkład w jej upowszechnienie i promowanie na terenie całego kraju. Przy tej okazji chciałbym także podziękować panu profesorowi za czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym Lublina oraz za owocną współpracę z władzami samorządowymi. Spotykaliśmy się przed pandemią na licznych projektach kulturalnych i ta obecność pana profesora była dla mnie zawsze czymś niezwykle ważnym. Dzięki panu, pana zaangażowaniu, dzięki pana aktywności niewątpliwie mogliśmy realizować skutecznie tę politykę kulturalną i budować ten świetny wizerunek Lublina jako miasta, który tę strategię rozwoju kultury realizował niemalże modelowo wśród dużych miast. Niech wyrazem wdzięczności dla pana profesora za pana profesora wieloletnią działalność będzie medal zasłużony dla miasta Lublina, który chciałbym panu profesorowi wręczyć i proszę przyjąć to wraz ze stosownym adresem jako wyraz wdzięczności wszystkich Lublinian, bo w ich imieniu przemawiam, ale też i wyraz wdzięczności mojej własnej. Zatem aktywność dla Lublina, dla jego mieszkańców, dla lubelskiej kultury i dla lubelskich uniwersytetów. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, nie powiedziałam tego na samym początku, ale ten porządek naszego spotkania już sam to niestety nam pokazuje. W tym dziwnym covidowym czasie troszkę ten porządek ulegał zmianom, także nie wszyscy, którzy mieli być dzisiaj na tym spotkaniu w tym trybie stacjonarnym przybyli. Nie mógł również przybyć patron naszej uroczystości, jeden z patronów naszej uroczystości, ksiądz profesor Antoni Dębiński, rektor poprzedniej kadencji, który zechciał być członkiem Komitetu Honorowego Księgi. Także szanowni państwo, pozwólcie, że ja odczytam list gratulacyjny skierowany przez księdza profesora Antoniego Dębińskiego do naszego szacownego jubilata. Szanowny panie profesorze, wraz z całą społecznością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pragnę dołączyć do grona osób składających panu profesorowi gratulacje z okazji 45. rocznicy pracy naukowo-dydaktycznej oraz 70. rocznicy urodzin. Wydana z okazji tych jubileuszy księga pamiątkowa, dedykowana panu profesorowi, jest wyrazem wdzięczności, uznania i szacunku. Jubileusze te są także wspaniałą okazją do wyrażenia podziękowań i życzeń, które pragnę złożyć w imieniu własnym oraz całej wspólnoty akademickiej naszej uczelni. Wdzięczny jestem przede wszystkim za wieloletnią pracę w Instytucie Historii Sztuki, a także za aktywność naukową i działalność dydaktyczną. 70 lat życia to również znamienita okoliczność, by pochylić się nad owocami prowadzonych przez pana profesora badań i refleksji nad sztuką nowoczesną, która inspiruje, poszerza horyzonty, rozbudza pragnienia i ożywia nadzieję. Szanowny panie profesorze, gratulując pięknych jubileuszy, składam życzenia, by wszelkie inicjatywy naukowo-badawcze, nowe inspiracje i ciekawe pomysły wciąż stanowiły źródło osobistej satysfakcji. Życzenia dobrego zdrowia i dalszej aktywności naukowej chciałbym uświetnić słowami Jana Pawła II, zaczerpniętymi z listu do artystów. Cytuję:
Oby piękno, które będziecie przekazywać pokoleniom przyszłości, miało moc wzbudzania w nich zachwytu. Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji. Zachęca człowieka, aby poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości. Niech różnorakie drogi, którymi podążacie, prowadzą was wszystkich do bezmiernego oceanu piękna, gdzie zachwyt staje się podziwem i niewymowną radością. Podpisano ksiądz profesor doktor habilitowany Antoni Dębiński, rektor KUL. Szanowni państwo, przechodzimy zatem do kolejnego punktu naszego spotkania, którym będzie prośba o przyłączenie się do nas również naszych gości zgromadzonych na platformie Zoom. I dlatego bardzo prosiłabym teraz o zabranie głosu pana prodziekana profesora Dariusza Skurczewskiego, który wystąpi z krótkim słowem i odczyta list gratulacyjny w imieniu całego Kolegium Dziekańskiego. W tym miejscu chciałam też państwu powiedzieć, że do dzisiejszego poranka osobą, która miała być tutaj z nami, była nasza pani dziekan, pani profesor Magdalena Harzyńska-Wójcik, ale z powodów zdrowotnych nie mogła dołączyć. Dlatego bardzo dziękuję pozostałym członkom Kolegium Dziekańskiego, że są tutaj z nami i będą nas wspierać. Także panie dziekanie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani doktor. Dzień dobry, dostojny jubilacie, dzień dobry państwu. Po tej stronie ekranu, po tej stronie mikrofonu przypadł mi w udziale zaszczyt zabrania głosu w tym wyjątkowym dniu, reprezentując całe Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Humanistycznych naszego Uniwersytetu, a w szczególny sposób nieobecną panią dziekan, panią profesor Magdalenę Harzyńską-Wójcik, która ze względów zdrowotnych z żalem ogromnym nie mogła wziąć udziału, nie może wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości. Ja, próbując zastąpić ją w tym dniu, pozwolę sobie odczytać list kolegium będący wpisem do księgi jubileuszowej, dobrze oddający, najlepiej myślę oddający nasze emocje, a także nasze docenienie osoby pana profesora dzisiejszego dostojnego jubilata. Ponad stuletni okres istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przełamuje bez mała w połowie pańska, panie profesorze, w nim obecność. Lata te, różnorodne, dynamiczne, naznaczone przemianami, niewolne od trudów, ale i znające uśmiech, to czas trwałego rozwoju, czas pielgrzymowania ku zawodowym i prywatnym sukcesom. Czas wreszcie w pełni poświęcony nauce. To zaszczyt dla nas i wielki honor dla uczelni móc czerpać energię oraz inspirację z pracy uczonego, który najpiękniejsze lata swego życia powierzył temu właśnie uniwersytetowi. Historyk sztuki patrzy na rzeczywistość oczyma wyjątkowo wrażliwymi, a obcując z pięknem, sam potrafi obdarzać nim otoczenie. Jesteśmy wdzięczni panu profesorowi za każdą taką chwilę, za osobowość emanującą radością, za otwartość uczącą szczerości. Pańskie książki i artykuły są szeroko znane. Charakteryzuje je naukowy profesjonalizm, dobrze pojęta pokora i analityczna czujność. Tchnie z nich humanistyczna sprawność i sprawiedliwość w ocenie faktów, a zarazem wiedza o uniwersalnym charakterze ludzkich artefaktów, szacunek dla ich historii i wrażliwość wobec niezwykłej urody ich świata. Trwały kontakt z wybitnymi artystami i dziełami sztuki musi owocować bogactwem ducha, a naznaczona szacunkiem dla tradycji i źródeł praca badawcza osiągnięciami miary wyjątkowej. Przez te wszystkie lata dał się pan profesor poznać i jako uczony, i jako człowiek żywo zainteresowany działalnością lubelskich środowisk artystycznych. Wreszcie jako akademicki mistrz, stanowiący szlachetny wzór dla pokoleń młodych ludzi poszukujących autorytetów. Pańskie studia poświęcone malarstwu, rzeźbie i architekturze, dzięki swemu nowatorskiemu charakterowi,
na trwałe zapisują pańskie nazwisko na kartach polskiej nauki. Kartach, które z dumą sygnował pan profesor nazwą macierzystego uniwersytetu, przynosząc mu splendor. Okres pańskiej pracy w murach naszej uczelni to czas niezwykle radosny dla tych wszystkich, którzy mieli szczęście pana profesora poznać, doświadczyć pana poczucia humoru, dobroci, życzliwego słowa, uczciwości i pogody ducha. Czas płodny dla tych wszystkich, którzy poszukiwali rzetelnej wiedzy, naukowego wsparcia, entuzjazmu w docieraniu do prawdy i piękna. Czcigodny jubilacie. Przygotowany przez grono badaczy tom jest wyrazem hołdu, który środowisko naukowe pragnie panu złożyć w uznaniu zasług jako uczonemu, nauczycielowi i człowiekowi. Jest znakiem wdzięczności za pełnię pańskiego bycia pośród nas, za humanitas, którą pan profesor zaszczepiał na gruncie nauki i akademickiego życia, za współpracę noszącą cechy intelektualnej przygody i za inspirującą do działania witalność. Życząc panu profesorowi dalszych twórczych namysłów oraz nowych impulsów badawczych, składamy wyrazy głębokiego szacunku i szczere podziękowania. I ze swej strony chciałbym dodać jeszcze z potrzeby serca i osobiście, panie profesorze, poznanie pana i współpraca z panem w minionych latach była dla Kolegium Dziekańskiego naszego wydziału i dla mnie osobiście zaszczytem i prawdziwą przyjemnością. Dziękuję panu, panie profesorze. Ad multos annos. Panie dziekanie, to ja bardzo dziękuję za te wspaniałe, cudowne słowa. Jestem do głębi wzruszony tym, co pan powiedział od siebie i w imieniu całego Kolegium Dziekańskiego. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo proszę księdza profesora Piotra Wiśniewskiego, dyrektora Instytutu Nauk o Sztuce, o zabranie głosu. Sprawdzę na początku, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że tak. Szanowny panie rektorze, panie prezydencie, szanowni państwo, a przede wszystkim wielce szanowny panie profesorze, nasz drogi jubilacie. Przy takich okazjach jak ta dzisiejsza pada wiele ciepłych, miłych i ważnych słów. Taki jest urok każdego jubileuszu. Wprawdzie nie znam pana profesora tak długo, jak chociażby Kolegium Dziekańskie, co przed chwilą wybrzmiało w liście gratulacyjnym, w życzeniach od pani dziekan, ale w pełni podpisuję się pod treścią wypowiedzianych życzeń i słów skierowanych przez pana profesora Skurczewskiego. Każdy jubileusz, myślę, że ma trzy zasadnicze wymiary. Jest najpierw wdzięcznym wspominaniem przeszłości, następnie przeżywaniem teraźniejszości i ufnym otwieraniem się na przyszłość. Taki też wymiar ma jubileusz pana profesora, który świętujemy dzisiaj. Wdzięczne wspominanie przeszłości to pierwszy wymiar. Przeszłość to wymiar osobisty, zawodowy. To 45 lat pracy naukowo-dydaktycznej w naszym Uniwersytecie pana profesora. To cały osobisty wymiar minionych 70 lat, dar życia, rodziny, bardzo liczne grono wdzięcznych uczniów, wypromowanych doktorów, którzy starają się naśladować życiową mądrość pana profesora i naukowy warsztat. To z całą pewnością jest szczególny powód do wdzięczności i osobistej satysfakcji.
Wymiar drugi to wdzięczne przeżywanie teraźniejszości. To całym sercem przeżywanie przede wszystkim naszego teraz. To ta chwila, w której uczestniczymy razem z panem profesorem. I choć ta forma naszej obecności jest inna niż byśmy chcieli, to i ona ma, myślę, szczególny sens, nabiera jakiegoś szczególnego wymiaru. Nasze teraz, a szczególnie teraz pana profesora, które otwiera wdzięczne serce na najwyższego, który jest głównym źródłem szczęścia i piękna, jednocześnie mówi nam, że chwałą Boga jest żyjący człowiek. Gloria Dei vivens homo. Ten człowiek, który go uwielbia i który mu za wszystko dziękuje. I wymiar trzeci to ufne otwieranie się na przyszłość. We wstępie do księgi jubileuszowej jej redaktorzy napisali, cytuję, szanowny jubilat sam jest przykładem badacza, który odważnie przemierza pasaże sztuki, godząc rozmaite zainteresowania badawcze, podążając z niegasnącą, młodzieńczą pasją w stronę nowych wyzwań. Gratulując panu profesorowi tego pięknego jubileuszu w imieniu wszystkich pracowników Instytutu Nauk o Sztuce oraz własnym, życzę, aby szedł pan ufnie przez kolejne lata swojego życia w dobrym zdrowiu, otoczeniu życzliwych osób, z równie niegasnącą pasją i nadal podejmował kolejne wyzwania. Ad multos et plurimosque annus. Dziękuję za uwagę. Dziękuję księdzu dyrektorowi za te ciepłe i miłe słowa pod moim adresem. I choć rzeczywiście nie znamy się aż tak długo jak z innymi osobami, zwłaszcza z kolegium dziekańskim, jak ksiądz wspomniał, mam nadzieję, że to nadrobimy w najbliższych latach, bo jednak mam zamiar żyć długo i niepokoić uczelnię do samego końca. Dziękuję jeszcze raz. To bardzo cieszy. Myślę, że to świętowanie tego jubileuszu rozciągniemy w czasie za to. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim przejdę do następnego punktu, który będzie moją przyjemnością ogromną, czyli prezentacji księgi, chciałabym jeszcze zapytać, bo przepraszam, ja niestety wszystkich Państwa na Zoomie tutaj nie widzę. Czy są z nami być może pan profesor Wojciech Włodarczyk albo pan profesor Tadeusz Żuchowski, ponieważ panowie nie byli pewni, czy będą mogli dołączyć do naszego spotkania? To są zacni członkowie Komitetu Honorowego naszej księgi. Nie słyszę, więc chyba jednak panów profesorów z nami nie ma w tej chwili. Szanowni Państwo, wobec tego ja pozwolę sobie w tej chwili dokonać prezentacji księgi. Ten przywilej zachowałam dla siebie, bo to jest najprzyjemniejsze. Już zaraz z Państwem się podzielę swoim ekranem. Dobrze, proszę Państwa. Proszę Państwa, nasza księga, jak większość z Państwa zgromadzonych tutaj na Zoomie, naszych zacnych autorów, nosi tytuł Paragone, pasaże sztuki, studia ofiarowane profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu. Ja przy tej okazji chciałabym skorzystać, że jestem przy mikrofonie i mam taki głos osobisty i od razu bardzo chciałabym wszystkim Państwu bardzo mocno z tego miejsca podziękować za udział w tej księdze, za to, że Państwo przebyliście ze mną i z moimi koleżankami, współredaktorkami, które mam nadzieję, że również uczestniczą w formie zdalnej poprzez Zoom razem z nami, a więc pani dr Anna Dzierżyc-Horniak i pani profesor Magdalena Choworus-Czajka, że Państwo zechcieliście przebyć z nami tę długą drogę i
ofiarować swój tekst do księgi. Także dziękuję bardzo wszystkim zacnym autorom. Dziękuję także wszystkim innym osobom, które przyczyniły się do powstania tej księgi. Dziękuję pracownikom wydawnictwa KUL. W tym od razu prosiłabym, żeby przyjął podziękowania na swoje ręce pan Adam Niezbecki, który całą tę księgę koordynował ze mną od samego początku. Chociaż tutaj jego funkcje się zmieniały, natomiast on cały czas rzeczywiście był z nami. Ale proszę państwa, przejdźmy do prezentacji. Księga posiada bardzo ciekawą okładkę, bardzo atrakcyjną, którą zaprojektował dla nas pan dr Marcin Pastwa, autor również poprzednich okładek w naszej serii, bo być może ci z państwa, którzy z nami są od kilku lat, uczestniczą w konferencjach organizowanych przez nas, zainicjowanych przez pana profesora z serii Paragone, wiedzą, że dwa pierwsze tomy właśnie w tej serii się ukazały. Natomiast Księga Jubileuszowa jest zacnym tomem trzecim. Dokonam także prezentacji Komitetu Honorowego, którego członków tutaj państwo możecie przeczytać na slajdzie. Pani dziekan, niestety dzisiaj z nami nieobecna, dziekan naszego Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, pani profesor Magdalena Harzyńska-Wójcik, ksiądz profesor Antoni Dębiński, rektor poprzedniej kadencji KUL, pan profesor Wojciech Włodarczyk, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pan profesor Tadeusz Żuchowski i pan prezydent obecny dzisiaj z nami, za co bardzo dziękujemy, pan prezydent dr Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Do księgi swoje listy gratulacyjne zechcieli złożyć panowie, właśnie list już jeden był odczytany. Ja dokonałam odczytania listu księdza rektora Antoniego Dębińskiego. Pan prodziekan Dariusz Skurczewski przeczytał list od Kolegium Dziekańskiego. Także dziękujemy bardzo za list gratulacyjny od pana prezydenta Krzysztofa Żuka. I teraz meritum naszej księgi, czyli to, co państwo tam znajdziecie. Ja przepraszam, że nie będę prezentować poszczególnych artykułów, ale musielibyśmy tutaj posiedzieć na pewno do wieczora, ponieważ jest to aż 60 artykułów, autorów mamy 62, dlatego pozwolę sobie dokonać takiej skróconej prezentacji po prostu według działów, które udało nam się tutaj wyłonić, tematycznych, zostały zgrupowane w kilku właśnie takich obszarach. Pierwszy obszar, architektura, krajobraz, materia, to są zarówno studia przypadków, które są poświęcone na przykład jednemu obiektowi architektonicznemu, twórcy czy obszarowi, ale dotykają niektóre teksty także kwestii relacji architektury i krajobrazu, tradycji czy pamięci. Dział drugi w naszym tomie to monumenty, figury, biografie. Ten blok tekstów myślę, że można uznać za taki rzeźbiarsko-biograficzny. Od zagadnień syntetycznych dotyczących pomników, poprzez pomniki rzeźby traktowane jako figury, po figury jednostkowe, studia poświęcone artystom i teoretykom sztuki. Kolejny blok tematyczny zatytułowałyśmy Muzea, kolekcje, wystawy. Jest to taki blok muzealno-kolekcjonerski, który prezentuje teksty poświęcone zarówno konkretnym kolekcjom i wystawom oraz ich znaczeniu w różnorodnych kontekstach kulturowych, jak również różnym typom kolekcji i sposobom ich prezentacji. Dział najobszerniejszy, proweniencje, ikonografie formy, gromadzi artykuły o charakterze analitycznym, autorzy, których poszukują tutaj powiązań ikonograficznych, źródeł i faktów, no, wydobywanych niejednokrotnie przez autorów z takim detektywistycznym, powiedziałabym, zacięciem, z nierzadko urywających się tropów. I nasz tom tematycznie zamyka bardzo godnie niewielki dział o tematyce skoncentrowanej wokół rodzinnej dla jubilata Bydgoszczy, sztuki, kultury, ludzi, miejsc z nią związanych. Do naszej tabula gratulatoria dołączyło wielu znakomitych gości. Niestety oczywiście nazwisk wszystkich nie będę czytać. Jak państwo widzicie, też niektórzy z naszych zaproszonych gości odeszli w tym trudnym czasie. W sposób szczególny do naszej tabuli dołączył akcent, kwartalnik literacko-artystyczny, z którym pan profesor Lechosław Flameński związany jest od wielu, wielu lat.
Także również znajdziecie Państwo w księdze list gratulacyjny podpisany przez szefa Akcentu, pana redaktora Bogusława Wróblewskiego, również jednego z naszych zacnych autorów. I też w sposób szczególny do naszej księgi, do naszej tabuli dołączył pan Tadeusz Mysłowski razem z panią Ireną Hochman, przygotowując ten oto kolaż artystyczny, który pan profesor będzie mógł w księdze zobaczyć. Ja jeszcze państwu od razu powiem, że pan profesor nie widział księgi, żeby nie było takich podejrzeń, że tutaj mamy jakieś konszachty i to wszystko dla pana profesora to jest rzecz znana. Nie, pan profesor księgi jeszcze nie oglądał, więc to wszystko jest dla niego nowe. I proszę państwa, taki bonus, o którym chyba nikogo nie informowałyśmy, więc oprócz tutaj organizatorów księgi nikt nie był zorientowany. Jest to wywiad z panem profesorem Lameńskim, który zrealizowała nasza absolwentka, pani Grażyna Stankiewicz, pani redaktor Grażyna Stankiewicz, która jest dziennikarzem. Do każdego egzemplarza księgi jest dołączona płyta DVD, także zachęcam wszystkich państwa do obejrzenia. Niestety również też nie mamy w tej chwili czasu, żeby tutaj tego wywiadu wysłuchać. Także panie profesorze, tak się prezentuje na razie w sposób wirtualny nasza księga. A teraz bardzo poprosiłabym obu panów, w tym przede wszystkim pana rektora, o wręczenie księgi jubileuszowej. Zapraszam panów. Widzimy pani ekran. Ulewić mu salę. Już oddaję. Przepraszam, to jest właśnie kwestia tutaj tych szczegółów technicznych. Szanowni państwo, zatem wreszcie mogę oddać głos jubilatowi. Panie profesorze, bardzo prosimy. Nie wiem, czy panowie mnie dobrze kamerujecie. Ja bym wolał na stojąco powiedzieć parę słów. Może być, tak? Dobrze. I mam nadzieję, że przez ten mikrofon mnie też słychać. Przepraszam, że do państwa tyłem będę. No jestem oczywiście ogromnie wzruszony. To nie trzeba nikomu pewnie przypominać. Także moja wypowiedź pewnie będzie emocjonalna, nie jest napisana, bo nie wiedziałem, poza tym, że wiedziałem, że będzie księga, ale nie wiedziałem jaka, co w niej będzie i jak to wszystko pani Elżbieta Błotnicka-Mazur przygotowała. Więc pozwólcie państwo, że powiem o kilku rzeczach, które mi się w tym momencie nasuwają, zanim przejdę do podziękowań, bo oczywiście dziękować tutaj trzeba wielu osobom. Ale zacznę może od tego, co już państwo wiecie. Nie jestem lublinianinem, pochodzę z Bydgoszczy i do Lublina trafiłem przez czysty przypadek w 1968 roku. I od tego czasu jestem związany z tym miastem i z tym miejscem, w którym się tu dzisiaj znajdujemy. Ale ten Lublin przyniósł mi właściwie same radości, bo zaraz na początku studiów zakochałem się. Potem, przetrzymawszy konkurentów do żony mojej, do ręki mojej przyszłej żony, ożeniłem się. Następnie urodziły się dwie moje wspaniałe córki, Kinga i Weronika, które dzisiaj sprawiają mi ogromną radość, bo dzięki nim mam, i dzięki ich mężom, mam już trzech wnuków. Pierworodnego Bruna, który skończył w ubiegłym roku 18 lat, Tymona, który ma już prawie lat 16 i najmłodszy Kubuś, największa nasza radość, pociecha, który ma dopiero 6,5 roku. Córki tak, pana profesora, które uczestniczą z nami w tym spotkaniu, panie profesorze. Aha, są moje córki, no to tym bardziej je witam. I może dla tych, którzy nie wiedzą, obydwie moje córki też kończyły studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kinga historię, Weronika filologię polską,
A dodatkowo mąż Kingi, Piotr, kończył prawo na Kulu, bo mąż Weroniki, Michał, jest człowiekiem bardzo zdolnym i kończył wydział artystyczny na UMCS-ie. Także jeśli chodzi o rodzinę, jestem spełniony. No, może czekam być może jeszcze na wnuczkę, ale to już nie ode mnie zależy. Natomiast sprawa druga, ważna, która jakby zadecydowała, kim dzisiaj jestem, to moje studia i moi profesorowie. Miałem to szczęście studiować rzeczywiście w latach, kiedy KUL był uniwersytetem prawdziwie otwartym, ze znakomitymi profesorami. Tacy też byli moi uczniowie. Nie mogę tutaj nie wspomnieć przede wszystkim dwóch: pana profesora Jacka Woźniakowskiego, którego potem byłem asystentem, oraz profesora Andrzeja Ryszkiewicza, którego również byłem asystentem. Ci dwaj wielcy profesorowie, myślę, że w dużym stopniu mnie ukształtowali. Profesor Woźniakowski bardziej mnie jako człowieka, a profesor Ryszkiewicz jako historyka sztuki. Ale też bardzo wiele zawdzięczam profesorowi Tadeuszowi Chrzanowskiemu, czy doktor Elżbiecie Grabskiej-Wallis, z którą miałem przyjemność współpracować przez wiele lat. Zresztą to były te lata 70., potem 80., kiedy przez nas Instytut przewinęło się sporo bardzo interesujących historyków sztuki, w tym przez rok wykładał również niedawno zmarły nestor już historyków polskich, pan profesor Wiesław Juszczak. Ale jakbym miał wymieniać jeszcze jakieś nazwiska, to chciałbym jeszcze wymienić doktora Jerzego Baranowskiego, świetnego muzealnika. Także lata studiów, a potem pracy na KUL-u od 1 października 1974 do 30 września roku 2020. No to rzeczywiście był to ogromny okres czasu, który wpłynął na moją wiedzę oraz na moją świadomość. A potem już była własna, że tak powiem, praca dydaktyczna i naukowa, ale ona by nie była możliwa, gdyby nie ludzie. Pan prezydent Żuk to najlepiej wie, bo ja przy różnych naszych wspólnych, publicznych wystąpieniach często mówię: Lublin ma szczęście do ludzi. Oczywiście mam na myśli przede wszystkim sprawy kultury, ale nie tylko. Oczywiście kultura, sztuka to są rzeczy, które mnie najbardziej interesują i rzeczywiście tutaj potencjał ludzki w Lublinie jest ogromny i wspaniały. No i teraz już, żeby nie przynudzać, przechodzę właściwie do podziękowań, a zarazem sformułowań, które jakoś się z tym wszystkim łączą. Może to nie będzie według chronologii czy ważności, ale niewątpliwie najpierw muszę podziękować dr Elżbiecie Błotnickiej-Mazur, mojej byłej współpracownicy, mojej magistrantce, mojej doktorantce, bez której to wszystko by się dzisiaj tutaj nie odbyło. Wiem od pani dziekan, która do mnie dzisiaj zatelefonowała i powiedziała wiele ciepłych słów pod adresem Elżbiety. Mam oczywiście sam świadomość, ale nie wyobrażałem sobie, nie miałem świadomości, jak wiele w pracy i wkładu Elżbieta włożyła w to wszystko, żeby ta księga się ukazała. Ona jest nie tylko bardzo zdolna i pracowita, ale obrzydliwie uparta. Ona mi chciała już wydać księgę, gdy kończyłem 65 lat. Wtedy ją spacyfikowałem i przekonałem, że należy zająć się pracą naukową. Ale po 5 latach Elżbieta nie ustąpiła, no i efekt mamy, no po 7 mniej więcej latach, ale mamy księga na moje 70-lecie jest. Także bardzo ci, Elżbieta, dziękuję. Nie wiem, jak się wypłacę. Mam nadzieję, że długim życiem i sprawianiem ci ustawicznych prezentów, bo bez ciebie to wszystko by nie funkcjonowało. Oczywiście dziękuję również Kolegium Dziekańskiemu. W swoim doświadczeniu uniwersyteckim widziałem wiele kolegiów dziekańskich czy wielu dziekanów, bo wtedy się właściwie nie używało tego słowa kolegium, ale dopiero za pani dziekan obecnej i jej sztabu, że tak powiem, właśnie powstał ten termin kolegium, dzięki któremu nasz
wydział funkcjonuje rzeczywiście znakomicie. Bardzo pani dziekan, panu dziekanowi Skurczewskiemu i wszystkim członkom kolegium bardzo dziękuję za to, co zrobili dla nas, pracowników tego wydziału, oraz co robią w dalszym ciągu, dzięki czemu nasz wydział jest niewątpliwie wiodącym wydziałem tego uniwersytetu. Osobne podziękowania oczywiście należą się do księdza dyrektora Wiśniewskiego, obecnego dyrektora naszego instytutu, oraz do moich kolegów z instytutu. Mam nadzieję, że nie byłem zbyt uciążliwym kolegą i współpracownikiem w czasie tych ponad 46 lat mojej pracy w naszym instytucie. Księdzu dyrektorowi życzę, żeby jednak miał jak najwięcej pociechy ze wszystkich pracowników. Na ręce oczywiście pana prorektora składam podziękowania zarówno obecnej ekipie rektorów, jak i poprzedniemu rektorowi, księdzu Dębińskiemu, z którym często rozmawialiśmy na różnych wernisażach, bo ku memu miłemu zaskoczeniu był to pierwszy rektor KUL-u, który był bardzo zainteresowany zbiorami graficznymi, które nasz uniwersytet ma od dwudziestolecia międzywojennego. No i dzięki temu, że dał placet na organizację wystaw z tych zbiorów w Polsce, o KUL-u wiedziano troszkę więcej niż w czasach, kiedy ja zaczynałem tutaj studia. A obecna ekipa też mi jest jakoś bliska, bo kiedyś z obecnym księdzem rektorem Kalinowskim, gdy jeszcze nie był tym rektorem, wracaliśmy z Warszawy z jakiejś nasiadówki w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego w sprawie akredytacji. Ówczesny prorektor Kalinowski mnie zabrał do swego samochodu i odbyliśmy bardzo miłą podróż, w czasie której długo i namiętnie o historii sztuki rozmawialiśmy, więc mam nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się, ułatwi również funkcjonowanie właściwe naszego instytutu w strukturach uniwersytetu. No i dziękuję oczywiście panu prezydentowi, doktorowi Krzysztofowi Żukowi, który już w swoim przemówieniu, gdy mi gratulował jubileuszu, wspomniał o naszej współpracy. Rzeczywiście pan prezydent rządzi, czy też kieruje naszym miastem od ponad 11 lat i nie ukrywam, przez te lata mam bardzo bliskie i bardzo dobre relacje z władzami miejskimi, z Wydziałem Kultury, który mnie tu najbardziej interesuje. Mam przyjemność uczestniczyć rzeczywiście w wielu działaniach, które, mam nadzieję, tak jak pan prezydent powiedział, przynoszą chwałę naszemu miastu, a także mnie ogromną satysfakcję. I na koniec dziękuję wam wszyscy, moi kochani, którzy mnie teraz słuchacie. Nieważne, czy napisaliście artykuły do księgi mi poświęconej, czy tylko znaleźliście się na liście osób gratulujących. To, że jesteście teraz ze mną, czy z nami tu wszystkimi, to dla mnie ogromna radość i satysfakcja. Bez waszego udziału w księdze, bez waszej obecności w moim życiu nie byłbym tak człowiekiem spełnionym i szczęśliwym. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Dziękuję. Co, idziemy teraz na kawę? Nie, jest tak lekko, panie profesorze. To znaczy teraz będzie, myślę, występy część bardzo przyjemna. Tak, występy artystyczne, ale z udziałem naszych zaproszonych gości, którzy uczestniczą w tym spotkaniu poprzez platformę Zoom. Szanowni państwo, ja gorąco zapraszam do takiego żywego udziału, więc jeżeli ktoś z państwa chciałby skierować jakieś słowa okolicznościowe, jakąś refleksję, jakieś wspomnienie z panem profesorem, czy po prostu złożyć gratulacje, to zapraszam. Ale tylko te ładne wspomnienia, bo ja popełniłem szereg błędów w życiu, więc proszę nie wypominać mi brzydkich rzeczy. Leszku, nieprawda, znam cię od 50... A to przepraszam. To była Weronika z Kubusiem. Nie, to my przez przypadek, my może potem, bo weszliśmy w słowo. O, bardzo dobrze. To jest Weronika i Kubuś, który pewnie nic nie powie, bo się wstydzi, jak go znam. Kubuś, powiesz coś do dziadka?
Patrzę, dziadku. Nie chcę. No i widzisz, co narobiłaś? No jednak coś powiedział. Dobrze, ale nie męczmy go. Nie męczmy, tym bardziej, że gość tam chce coś powiedzieć. Dziękuję ci, Weronika. Także prosimy, panie profesorze, tę przerwaną wypowiedź proszę kontynuować. Leszku, wspominam lata 70. Lublin, potem późniejsze spotkania w Warszawie, w Nałęczowie i w Lublinie na koniec. Nie tak, bo w długim czasie. Leszku, jestem naprawdę wzruszony i cieszę się, że wszystko u ciebie jest dobrze i życzę ci wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i wielu, wielu jeszcze sukcesów. Trzymaj się, stary. Dziękuję ci bardzo, ale skąd masz taką piękną brodę? To przez COVID. A, no tak, no raz. Ja za chwilę też będę miał, ale nie tak piękną. Dziękuję ci bardzo za piękne słowa. Zosia tam macha z daleka do ciebie. Ja poproszę teraz o głos, bo tutaj niektórzy zgłaszają się goście poprzez czat. I tutaj widziałam zgłoszenie od pana profesora Huberta Łaszkiewicza. Panie profesorze, prosimy. Panie profesorze, panie rektorze, panie prezydencie, zaproszenie dotyczyło takich bardziej osobistych wspomnień. To ja bym do humanitas dodał gravitas, bo pamiętam Leszka jako bardzo wysokiego, czarnowłosego i czarnowłosy mniej... nigdy nie byłem, ale byłem szczupły dawaj. Właśnie, tak. Tak, ale to objęcie w posiadanie pewnej przestrzeni ze względu na zainteresowanie rzeźbą jest chyba właściwe. W końcu rzeźba musi mieć jakąś gravitas. To jest jedna rzecz. Druga, to fascynujące, jak Leszek przeszedł z miasta nowoczesnego, związanego z rzeką, ze świetną modernistyczną architekturą, do miasta, które żadnego związku z rzeką nie ma, architektury modernistycznej nie ma, chociaż dzięki pracy Elżbiety wiemy, że to nie jest do końca tak. Także odkrywanie Lublina i odkrywanie siebie, to Leszek wie, o czym mówię, jego wędrówka z Bydgoszczy, nie tylko jego, ale jeszcze jednej koleżanki, była naznaczona być takim doświadczeniem osobistym. I no zawsze można chwalić, niezbyt uczciwie na jubileuszu, ale wydaje mi się, że taka całość i córki, i wnuki, no i wszystko, co Leszek robi, układa się w sposób spójny, takie dorastanie, wzrastanie, no i przekraczanie pewnych rzeczy. Ja chcę złożyć ogromne podziękowania na ręce Elżbiety, wszystkim tym, którzy się do księgi przyczynili, Leszkowi za to, że jest tym, kim jest. Może tak go idealnie nie widzę, ale i życzyć mu, żeby ta jego teraz no, siła i takie poczucie spełnienia zaowocowało nową monografią o Sosnowskim. 2 lata temu byłem w Ostrogu. Myślałem dużo o planach Leszka, o jego pomysłach i jego tej pracy bardzo istotnej, bo to na stopień. Leszek wie, o czym mówię, stopnie jako opóźnione to są kłopotliwe. Także Leszku, dla twojej rodziny, dla wszystkich twoich bliskich, dla ciebie przede wszystkim najlepsze życzenia, najlepsze podziękowania dla twoich przyjaciół, dzięki którym ta księga i uroczystość są możliwe, ale jeszcze dla ciebie, żebyś powiedział więcej. Wiadomo, że to nie będzie rozmowa skończona. Dziękuję ci. Hubert, dziękuję ci bardzo. Chyba czytasz w moich myślach, bo wspomniałeś tutaj po pierwsze o mojej Bydgoszczy, o świetnej architekturze modernistycznej, która tam jest, ale na koniec powiedziałeś o wydaniu nowej książki o Tomaszu Oskarze Sosnowskim. Nie da się ukryć, w tej chwili pracuję
poważnie od 3 miesięcy nad hasłem Tomasz Oskar Sosnowski do Słownika Artystów Polskich, a następnym etapem, mam nadzieję, właśnie będzie wydanie nowej, poprawionej, uzupełnionej o najnowsze wyniki badań, w tym badań badaczy ukraińskich i rosyjskich, właśnie wersji książki o Tomaszu Oskarze Sosnowskim, przede wszystkim z bardzo dobrym materiałem ilustracyjnym, bo pierwsze wydanie to miało tylko białe duchy. Dzięki ci bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam do zabrania głosu pana profesora Dariusza Markowskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. Panie profesorze. Też rodowity bydgoszczanin. Bydgoszczanin. Ja powiem bardzo króciutko, Leszku. Jest mi bardzo miło, że uczestniczę w tej uroczystości. Myślę, że jestem słyszalny, tak? Tak, tak. Bardzo się cieszę i moja wypowiedź będzie krótka, oczywiście niewspółmierna do czasu, jaki się znamy. I chciałbym może taką sentencją, że czas życia ludzkiego według Seneki dzieli się na 3 okresy. Na ten, który był, ten, który jest i ten, który będzie. Czas, w którym żyjemy, jest krótki. W którym mamy żyć, jest wątpliwy, a ten, który już przeżyliśmy, pewny. Los bowiem utracił prawo do niego i nie podlega on już niczyjej władzy. Wierzę, że sztuka, którą się zajmujesz, Leszku, sprawi, że czas przyszły będzie nieskończony, piękny i dobry. Jako bydgoszczanin, bydgoszczaninowi składam wielkie ukłony, życząc wielu lat piękna i dobra. Myślę, że robię to w imieniu wielu zaprzyjaźnionych Bydgoszczan. Dziękuję, dziękuję ci, Darku. Cała przyjemność po mojej stronie i mam nadzieję, że jak przyjadę tradycyjnie na mecz ukochanej Polonii Bydgoszcz na Żużlu, to jednak się zobaczymy. Okej, czekam. Bardzo dziękuję. Ja państwa proszę o zgłaszanie się tutaj na czacie. Widzę, że już się utworzyła taka drobna kolejka. Także bardzo proszę pana Artura Badacha. Dzień dobry. Szanowni państwo, szanowny panie profesorze, drogi Leszku. Bardzo gratuluję tego twojego podwójnego jubileuszu i życzę ci kolejnych wspaniałych lat, kolejnych sukcesów naukowych i szczęścia rodzinnego. Ale przy tej okazji także chciałbym ci podziękować, po prostu podziękować za wiele, wiele lat edukacji i dalszych spotkań już w obszarze historii sztuki. Ja byłem twoim studentem, doskonale pamiętam twoje wykłady, pamiętam pierwszy egzamin, który u ciebie zdawałem. No a potem była już lektura twoich kolejnych artykułów, kolejnych książek, z której zawsze bardzo, bardzo dużo czerpałem. Spotkania w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki i na konferencjach. Życzę ci wszystkiego najlepszego, tobie i twoim najbliższym. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, drogi Arturze. Cieszy mnie twoja obecność dzisiaj, zwłaszcza, że w kontekście wspomnianego przed chwilą Tomasza Oskara Sosnowskiego, to ja ci dziękuję za to, że mi pomagasz przy tym artyście i cieszę się, że mogę cię znać i lubić. Dziękuję bardzo. Weronika, oddaję ci głos. Córka pana profesora prosiła o tę możliwość. To chyba wyjdę. Dziękuję. Może tym razem uda nam się powiedzieć pełne zdanie rozwinięte, a nie takie poszatkowane. Gratulujemy bardzo całą rodziną, którą reprezentujemy tutaj oboje. Jesteśmy bardzo dumni. Pozdrawiamy szanownego pana profesora, a dla nas tatę i dziadka. Całujemy i będziemy świętować w domu bardziej na wesoło, bo tak było bardzo poważnie, uroczyście. Także żeby tata tutaj się zbytnio nie wzruszał, to obiecujemy jakieś takie rodzinne, luźniejsze świętowanie. Także całujemy i pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Weronika. I poproszę teraz o zabranie głosu moją koleżankę, współredaktorkę, panią profesor Magdalenę Choworus-Czajkę, Uniwersytet Gdański.
Nie wiem, pani profesor ma jakiś problem. To może pani profesor Magdo, przesunę cię troszeczkę w kolejce, dobrze? A teraz poproszę pana profesora Wojciecha Bałusa o zabranie głosu. I jednocześnie żegnamy pana prezydenta, którego wzywają kolejne obowiązki. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy, że był pan z nami. Czcigodny jubilacie. Pewnie krakowskim zwyczajem powinienem powiedzieć coś bardzo poważnego, bo to tutaj są takie solenne jubileusze, ale myślę, że wypowiem się troszkę inaczej. Powiedziałbym tak, pewien pan związany jakoś z waszym uniwersytetem mógłby do tej publikacji dosypać bardzo dużo punktów, ale czy mnie słychać dobrze, czy? Tak troszkę średnio, panie profesorze, troszkę słabo. Przepraszam, bo ja sobie mikrofonu nie wsadziłem. Teraz lepiej? O, teraz lepiej, zdecydowanie. Teraz lepiej. Dobrze, to ja jeszcze raz powiem, że co prawda krakowskim zwyczajem powinienem tutaj tak jakoś bardzo z piedestału przemawiać, bo to Kraków jest miastem jubileuszów, ale myślę, że powiem trochę inaczej. Mianowicie pewien pan powinien do tej publikacji, którą dzisiaj Leszkowi wręczono, dosypać bardzo dużo punktów, ale myślę, że nie będziemy na to specjalnie liczyć. Natomiast najważniejsze jest to, żeby dosypać mu jak najwięcej życzeń zdrowia i tego wszystkiego, żeby dalej w najlepszym swoim zdrowiu i w takim, jak zawsze, stanie z nami był, czego ci serdecznie życzę. A też chciałbym przypomnieć, że poza Sosnowskim jest jeszcze druga monografia, o której kiedyś rozmawialiśmy, a 50. tom nadal czeka. Dziękuję bardzo. Drogi Wojtku, dziękuję ci za tę wypowiedź. Wywołałeś wilka z lasu, bo najpierw chciałbym na twoje ręce podziękować tobie i całemu środowisku krakowskiemu, które przyjęło mnie w jakiś sposób do swego grona ze względu na moje zainteresowania. Bo jak wiadomo, najpierw artystom ze środowiska, czy związanym ze środowiskiem krakowskim, którym się zająłem, był Stanisław Szukalski, słynny Stach Zwarty, a potem właśnie to, co powiedziałeś na końcu, czyli Tadeusz Stryjeński. Mam to w ambitnych planach, co prawda no, będę musiał chyba długo żyć, nie wiem, czy to wszyscy przeżyjemy, ale kto wie, może się uda, myślę o tym poważnie, i mam nadzieję, że spełnię dane ci słowo. Dziękuję jeszcze raz za wszystko, co myślisz i mówisz na mój temat. Dzięki, Wojtek. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Podejmujemy kolejną próbę. Wiem, że pani profesor Choworuszczajka ma jakiś problem techniczny, że jej nie słychać. Pani profesor Magdo, proszę spróbuj jeszcze raz. Chyba nic z tego. W takim razie oddaję głos panu profesorowi Januszowi Dobeszowi. Wrocław. Nie. O, jest Magda. Magda, czy będziecie słychać? Spróbuj. Pani profesor Magdalena Choworuszczajka. Słyszysz nas? I czy spróbuj, czy cię będziemy słyszeć. Nie, nie słyszymy cię. Nie słyszymy cię. Dobrze. Panie profesorze, pan profesor Janusz Dobesz. Dobrze. Widzę, że pan profesor Janusz Dobesz też ma problemy. Wobec tego pani profesor Katarzyna Chrudzimska-Uchera, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. Prosimy, do trzech razy sztuka. Może teraz się uda?
To najpierw próba mikrofonu. Bardzo proszę o... Bardzo dobrze. Słychać się, Kasiu. To cieszę się tym bardziej. Drogi Leszku, czcigodny jubilacie, jest mi niezmiernie przyjemnie, że cię widzę. Chciałam też podziękować bardzo, bardzo serdecznie pani doktor Elżbiecie Błotnickiej-Mazur za zaproszenie do udziału w księdze, bo była to ogromna przyjemność i bardzo się cieszę, że mogłam choć w taki sposób złożyć ci hołd. Przepraszam za te górnolotne słowa, ale jesteś tego hołdu godzien. Poznaliśmy się, Leszku, nie powinnam o tym mówić jako kobieta, ale ponad 20 lat temu. I poznaliśmy się, byłeś wtedy i później srogim recenzentem moich kolejnych prac naukowych. No właśnie, i to chciałam podkreślić, bo to jest chyba ten aspekt twojej osobowości cudownej, niezwykłej, który był dla mnie zawsze najbardziej taki przejmujący i najbardziej go ceniłam, że będąc recenzentem, będąc tym, który ocenia, zawsze byłeś pełen życzliwości, pełen wsparcia i dla mnie osobiście, pozwolę sobie tutaj na takie właśnie osobiste wyznanie, byłeś i jesteś takim wzorem profesora, którego celem jest przede wszystkim wspierać i nauczać. I za to ci bardzo dziękuję, bo naprawdę towarzyszyłeś mi, no, w pewnym sensie przez przypadek, ale w pewnym sensie przez to, że zajmujemy się podobnym obszarem kultury i sztuki, towarzyszyłeś mi w tej mojej drodze wytrwale, za co bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Za twoją życzliwość, za twoje ludzkie podejście, za twój niezwykły dystans do siebie samego i świata, za twoje wspaniałe poczucie humoru, za to, jaki jesteś. I obyś był ze mną i z nami jeszcze przez wiele, wiele lat. Na tę monografię Stryjeńskiego ja też bardzo liczę, bo mam nadzieję, że o Karolu też tam coś napiszesz, a przy okazji ja później będę mogła to zacytować. Drogi Leszku, bardzo ci dziękuję, bardzo sobie cenię naszą znajomość i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Kłaniam ci się bardzo nisko. Kasiu, dziękuję ci bardzo za te ciepłe i miłe słowa pod moim adresem. Skłamałbym, gdybym nie wiedział, nie powiedział tego, co teraz powiem, że wiem, co napisałaś do mojej księgi. Oczywiście perfidnie wykorzystam to w książce o Tomaszu Oskarze Sosnowskim, ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy, bo żeby to nie było tak, że z twojego artykułu się o tym dowiedziałem. Ja o tym wiem od kilku lat, tyle że no, nie zrobiłem takich poszukiwań i badań, które ty zrobiłaś, za co ci jestem ogromnie wdzięczny. Dziękuję jeszcze raz. Będę zaszczycona, jeśli zostanę zacytowana, a jeśli będę mogła pomóc, to w każdej chwili. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, Kasiu. Bardzo dziękuję, ale proszę Państwa, to był jedyny rąbek, jakiego uchyliłam i to tylko ze względu dla dobra nauki, panie profesorze. Ze względu na to hasło do słownika artystów polskich. Tak, chodziło o to hasło do słownika artystów polskich i terminy, które są z tym związane. Proszę Państwa, może pani profesor Magdalena Choworczajka tym razem dołączy, bo widzę, że tutaj jakaś poprawa techniczna chyba nastąpiła. Magdo, bardzo prosimy. Gdynia to za daleko jest. Zgłosiła jeszcze raz się na czacie po prostu. No, ale na razie nic. W takim razie pan profesor Michał Hake, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czcigodny jubilacie, drogi Leszku, szanowni państwo. Przede wszystkim serdeczne gratulacje z okazji obu tych jubileusz. Życzeniami mam trudność, bo życzy się przynajmniej często tego, czego dana osoba nie ma, a czegoż nasz drogi Leszku nie masz, więc życzę, żeby to wszystko, co masz, trwało w najlepsze, a więc pasja, radość, ciekawość świata. Pozwól, że jeszcze powiem, że kiedy słyszę Lechosław Lameński gdzieś tam, to myślę oczywiście w pierwszej kolejności oto ten rogaty serce, ale zaraz myślę, jakie rogaty. Przecież to takie wielkie, wielkie serce. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego.
Dziękuję ci, drogi Michale. Cała przyjemność po mojej stronie, zwłaszcza, że reprezentujesz bardzo bliskie mi środowisko poznańskie. Nie tylko ze względu naukowego, bo należę do tego pokolenia, które bardzo ceni, co wy tam w Poznaniu robicie, bo zawsze macie własne zdanie, nowe metody i działania na polu naukowym, ale także ze względów czysto rodzinnych. Część mojej rodziny pochodzi z Wielkopolski, więc chociażby z tego względu jest mi miło, że jako reprezentant tamtego rejonu Polski masz okazję, uczestniczysz w naszym dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję ci, Michał, bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję i zapraszam do zabrania głosu pana profesora Cezarego Wąsa, Uniwersytet Wrocławski. Tak. Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry wszystkim państwu. Ja będę starał się powiedzieć bardzo krótko, ponieważ wydaje mi się, że są rzeczy najważniejsze, są ważne, ważniejsze, są najważniejsze. Otóż ze strony Leszka otrzymałem kiedyś bardzo daleko idącą pomoc, też bardzo staranną uwagę sprawie, która nas połączyła. I tak jak powiedziała koleżanka Uchera, olbrzymią życzliwość. Muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie tak duże wrażenie, że teraz bardzo konsekwentnie staram się zachowywać identycznie. I poświęcam ludziom, którzy tego potrzebują, też te dwie rzeczy. Uwagę i najdalej posuniętą życzliwość. To jest dla mnie najważniejsze. Coś otrzymałem jakby dobro w czystej postaci i staram się to dobro przekazywać dalej. Są rzeczy rzeczywiście jeszcze warte może wspomnienia, ale to jest najważniejsze. Z niesłychaną też dumą uczestniczyłem w tym projekcie Księgi Pamiątkowej. Było to dla mnie też coś bardzo, bardzo ważnego, żeby w tym uczestniczyć i zrobiłem, co mogłem, żeby to było na takim poziomie, na jakim mi stać. Ale to są wszystko jednak sprawy, już bym powiedział, nie chcę nikogo urazić, ale drugorzędne. Natomiast spotkanie z dobrem w czystej postaci jest czymś, co zmienia ludzi i mam nadzieję, że pamięć o tym nie będzie jedynie sprawą pamięci, tylko właśnie też pewnego przekazu dalej. Bardzo za to wszystko dziękuję, ale też dziękuję za udział w tej możliwości, jaką stworzyła ta księga. Myślę, że będę, jak już otrzymamy tą księgę, będę się nią bardzo, bardzo cieszył. Będę starał się jakoś blisko trzymać ją, żeby mieć też pewien znak pamięci, że coś ważnego się zdarzyło. Tyle. Bardzo jeszcze za wszystko, Leszku, dziękuję. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję tobie, Czarek, że jesteś razem z nami dzisiaj i odzywasz się do mnie z Wrocławia, który również, tak jak Poznań ze względów rodzinnych mi jest bliski, Wrocław tak samo, nie tylko naukowych, ale rodzinnych, bo na początku lat 70. dokładnie to był chyba 72 rok, kiedy się oświadczyłem we Wrocławiu mojej przyszłej żonie i spędziliśmy w Bardzie Śląskim urocze 3 tygodnie na obozie inwentaryzacyjnym. Także to były cudowne chwile. Także Wrocław, Śląsk Dolny zostaje głęboko w mojej pamięci zawsze. Dziękuję ci, Czarku. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję ja również tobie, Czarku, bo tak naprawdę pod tym wszystkim, co powiedziałeś teraz do pana profesora Lechosława, ja również się podpisuję. Także bardzo ci dziękuję. A teraz oddaję głos panu profesorowi Ryszardowi Kasperowiczowi. Chciałabym powiedzieć KUL, ale aktualnie Uniwersytet Warszawski. Zapraszamy, panie profesorze. Tak, dziękuję bardzo. Drogi Lechu, kochany jubilacie, szanowni państwo. Powiem tak, że właściwie jestem bardzo stremowany i trochę głos mi więźnie w gardle ze wzruszenia. Pamiętam i wracam pamięcią, wspomnieniami do czasu, który wspólnie spędziliśmy w Rzymie, kiedy byłem jeszcze studentem z Piotrem Prosiewskim. Pamiętam, jak wielką opieką nas otoczyłeś, jak bardzo nam wtedy w bardzo trudnej sytuacji pomagałeś. Pamiętam też, ile mogliśmy się od ciebie nauczyć. Nigdy nie zapomnę życzliwości twojej, jaką mnie otoczyłeś, gdy przyszedłem do pracy na KUL-u, współpracy z tobą, ogromnej twojej życzliwości i dobroci, bo chyba wszyscy, którzy przede mną tutaj mówili, oprócz walorów ogromnych twojej pracy naukowej, podkreślają te wielkie cechy twojego charakteru, które są naprawdę czymś, co sprawia, że każde z tobą spotkanie było dla mnie zawsze przyjemnością, wielkim przeżyciem i pozostanie zawsze w mojej pamięci. Bardzo ci jestem za to wdzięczny i z największą tkliwością przechowuję, jak mówi święty Augustyn, w zakamarkach i rozpiętych namiotach mojej pamięci wspomnienie o tobie. Chciałem jeszcze przytoczyć słowa. Rozmawiałem niedawno z Piotrem Koczowskim, który poprosił mnie tak, żebym złożył ci najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu, wielu lat pracy. Jesteś bardzo dobrym, mądrym, świetnym kolegą, człowiekiem, przyjacielem, badaczem. Dziękuję ci, Lechu. Drogi Ryszardzie, to ja dziękuję, że zabrałeś głos, że wspomniałeś może przede wszystkim o Rzymie. Ja do tego Rzymu, kiedy razem tam spędziliśmy, rzeczywiście z różnych względów trudne chwile, często wracam, także cieszę się, że te momenty pamiętasz. One też pozostają w mojej wdzięcznej pamięci, a ja się cieszę, bo obserwowałem, jak z jednego z wielu studentów wyrosłeś na wspaniałego badacza, naukowca, z którego świętej pamięci Agata Wolicka ma ogromną radość i satysfakcję. Ale nie tylko przecież ona, bo i my, środowisko kulowskie, chociaż no, formalnie teraz jesteś na Uniwersytecie Warszawskim. Ale kto wie, może kiedyś wrócisz z powrotem na KUL. Wszystkiego dobrego, Ryś. Dziękuję, kochany. Dziękuję. Bardzo dziękuję również, Rysiu, za ten głos. I teraz poproszę panią doktor Iwonę Barańską, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, ale przede wszystkim Kalisz. Iwonko, prosimy. Bardzo mi miło, że mogę być dzisiaj tutaj z wami i z tobą na tym spotkaniu. Chciałam przede wszystkim ci pogratulować tych lat pracy i jubileuszu urodzin. I chciałam powiedzieć, że ja ciebie znam bardzo dawno. Ja pamiętam ciebie, jak budziłeś w nas pewien postrach jako młody doktor historii sztuki, którego żeśmy się trochę bali. Przede wszystkim ze względu na to, że punktowałeś niemiłosiernie wszelkie nasze potknięcia, ale zawsze było to punktowanie takie pełne humoru, co może powodowało, że baliśmy się jeszcze bardziej. W każdym bądź razie to były naprawdę bardzo piękne wspomnienia. I chciałam ci też podziękować za te lata współpracy z naszym środowiskiem kaliskim. Niewielkim, ale myślę, że dzięki tobie mogliśmy wiele przedsięwzięć zrobić i bardzo, bardzo ci za to dziękujemy, że mogliśmy współpracować, że mogliśmy się zaprzyjaźnić, że mogliśmy gościć ciebie u nas.
i rzeczywiście jesteś wspaniałym człowiekiem, wspaniałym historykiem sztuki, ale myślę, że wspaniałym człowiekiem przede wszystkim. I to jest, za to ci bardzo, bardzo dziękuję w imieniu nas wszystkich tutaj z Kalisza, chociaż może jeszcze ktoś będzie chciał też osobiście zabrać głos. Wszystkiego najlepszego. Bardzo się cieszę. Gratuluję. Dziękuję ci, Iwonko, znowu za te miłe i ciepłe słowa. Nie jestem do końca pewien, czy moim córkom wszystko, co powiedziałaś na mój temat, się spodoba, czy są w stanie zaakceptować, że byłem życzliwy, dobry i tak dalej. One mają czasami troszkę inne zdanie, ale dziękuję, że taki mnie pamiętasz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze jednocześnie, proszę Państwa, wszystkich zapewniam, że te gratulacje, które tutaj płyną również przez nasz czat, ja później wszystko to panu profesorowi przekażę, pokażę, będzie mógł przeczytać. Także bardzo dziękuję. A teraz o głos poproszę panią profesor Bożenę Iwaszkiewicz-Wronikowską, reprezentantkę naszego środowiska lubelskiego, KUL. Pani profesor, prosimy. Cześć Lechu. To wszystko, co o tobie powiedzieli twoi przyjaciele, to szczera prawda. Zasługujesz na te wszystkie słowa jak mało kto. Ja tylko, ponieważ nie chcę mówić, powtarzać tego, co już było, podpisuję się pod tym wszystkim, a dodać chcę tylko jedno. Jesteś przyjacielem, na którego zawsze można liczyć w potrzebie. Ja mam takich niewielu i bardzo sobie cenię to, że właśnie ciebie spotkałam. Nie będę mówiła jak dawno, bo po co, nie? Ale te wszystkie lata nigdy się nie zawiodłam na tobie. Zawsze mogłam na ciebie liczyć. Myślę, że to jest jedna z tych szczerych cech Leszka Lamyńskiego. Tyle. Trzymaj się, Lechu. Gratuluję. Będę się, Bożenko, trzymał. Dziękuję, ale no niestety jednak problem czasu tu wypływa, bo jesteś jedyną osobą, z którą się znam na tym uniwersytecie tak długo, bo przyszliśmy tego samego dnia, 1 października 1974 do pracy i tego samego dnia w roku ubiegłym odeszliśmy z uniwersytetu. I w pełni potwierdzam to, co powiedziałaś, ale odwracam teraz rolę. Nigdy się na tobie nie zawiodłem. Byłaś i jesteś wiernym przyjacielem. Dużo ci zawdzięczam i mogę się szczycić przyjaźnią i znajomością z tobą. Dziękuję ci bardzo za wszystko i za te lata. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy pani profesor Irena Kosowska chce zabrać głos, bo tutaj ten komunikat z czatu nie jest jednoznaczny. Pani profesor, jest pani jeszcze z nami? Mnie właśnie pisze życzenia. Nie wiem, czy mnie słychać. Nie słychać. Nie, nie widzimy na razie, pani profesor. Słyszymy za to. Słyszymy. To dobrze, świetnie. Nie, ja tu właśnie swoje życzenia sporządzam na piśmie, ponieważ przynagla mnie już godzina zajęć zdalnych, więc muszę niestety Państwa opuścić. Ale bardzo miło mi jest przebywać w Państwa towarzystwie, przede wszystkim towarzystwie szanownego jubileta, któremu właśnie próbuję złożyć na czacie życzenia. Dziękuję bardzo. Krótko i zwięźle i bardzo dobrze. Dziękujemy, oby pani tak profesor. Dalej. I jeszcze poproszę, widzę tutaj już chyba na koniec, bo innych głosów nie widzę. Poproszę jeszcze moją drugą koleżankę, współredaktorkę, panią doktor Annę Dzierżyc-Horniak, koleżankę z naszej katedry, o zabranie głosu. Dzień dobry, czy mnie słychać? Dzień dobry, tak, profesorze słychać. Leszku. Dzień dobry państwu. Ja chciałam dołączyć też najserdeczniejsze gratulacje dla profesora i wielkie podziękowania. Ja miałam przyjemność z profesorem dwa lata współpracy jako asystentka w katedrze. Żałuję, że tylko dwa lata. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nasza współpraca istniała i wszystkiego najlepszego, panie profesorze Leszku. Dużo zdrowia życzę. Dziękuję ci, Aniu. Ja też te dwa lata mile wspominam i mam nadzieję, że już na innej płaszczyźnie, ale jednak będziemy się spotykać i współpracować w dalszym ciągu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ja też dobrego. Dziękuję. Wydaje mi się, że jeszcze podniesiona dłoń jest pana profesora Grabskiego. Panie profesorze, tak? Tak jest.
Pan profesor Józef Grabski, bardzo proszę. Chciałbym tutaj, drogi jubilacie, przypomnieć nasze bardzo dawne czasy, o których nikt tutaj nie wspominał. Mianowicie, no, minęło to już ponad pół wieku, ale poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy w trakcie działań kół naukowych historyków sztuki. Leszek był niesłychanie aktywny w środowisku lubelskim. Ja wówczas prowadziłem koło naukowe warszawskie i wspólnie spędziliśmy kilka obozów, między innymi w tymże Bardzie Śląskim, w którym no, nastąpił nas ta uroczystość, o której słyszeliśmy przed chwilą. Wspominam ciebie zawsze jako człowieka uśmiechniętego. I tak dziesięciolecia się nie widzieliśmy, bo dzieliły nas granice. Zawsze pamiętam ciebie uśmiechniętego i szalenie życzę. Takim zostań. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci, Józek, bardzo. Jest dla mnie miłym zaskoczeniem, że uczestniczysz w naszym spotkaniu. Wiem, że masz masę poważnych obowiązków wydawniczych. Jesteś naprawdę poważnym wydawcą i historykiem sztuki, dlatego tym bardziej jest mi miło, że znalazłeś chwilę czasu, a przede wszystkim, że rzeczywiście wspomniałeś zamierzchłe czasy, bo znowu jesteś jednym z tych, których znam w naszym środowisku historyczno-sztucznym najdłużej. Jeszcze wtedy byliśmy studentami. Dziękuję ci. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie profesorze. Jeszcze pan doktor Makary Górzyński, Kalisz. Dziękuję bardzo. Drogi panie profesorze, szanowny jubilacie, szanowni państwo, ja również chciałbym dołączyć się do tych ciepłych i radosnych życzeń kierowanych w taki, no nazwijmy to, zastępczy sposób, ale także przyłączam się do tego, co powiedziała doktor Iwona Barańska. Chcielibyśmy, zarówno ja w swoim imieniu, jak i myśląc o całym kaliskim środowisku historyków sztuki rozwijającym się teraz, bardzo, bardzo serdecznie dołączyć się do wszystkiego, co państwo żeście już powiedzieli i wspomnieć także o tej niesłychanej życzliwości, jakiej miałem przyjemność doświadczyć, gdyż była to wielka przyjemność współpracować z panem, panie profesorze, czytać recenzje. Staraliśmy się różne inicjatywy w Kaliszu realizować. Tutaj konferencje, o których powiedziała Iwona, nie byłyby udane, gdyby nie pana wsparcie, pana udział w nich, przyjazdy mimo bezdroży wokół Kalisza, aby się tam dostać i w naszym mieście brać udział w tych sesjach, mimo że zawsze było, jak pan pamięta, za mało publiczności w gościnnych murach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Myśmy się starali, oczywiście tutaj zdradzę tajemnicę, ściągać studentów z różnych zajęć, aby ta publiczność była i abyśmy mogli wspólnie powiedzieć, że frekwencja jest, ale wracając już na grunt poważny, to bardzo, bardzo dziękuję za to, że tak wielka życzliwość, o której państwo żeście już tu wielokrotnie powiedzieli, ujmujący charakter pana profesora, daje też energię do działania, bo tą energię zawsze dobrze i warto podkreślić. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny za to zaproszenie od pani doktor Elżbiety Błotnickiej-Mazur i na jej ręce też chciałem skierować wielkie podziękowania za przygotowanie tego monumentalnego dzieła, za całą tą dzisiejszą uroczystość, za zaproszenie i mój skromny w nim udział. Także tutaj z ziemi kaliskiej i gdzieś też podwójnie jeszcze afiliacja nie tylko kaliska przy Akademii Kaliskiej, ale i warszawska. Ad multos annos, panie profesorze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, panie doktorze. Znowu miło mi pana słyszeć, zwłaszcza w kontekście równie bliskich, o Boże,
bliskiego Kalisza, nie ten przypadek. Tam się poznaliśmy. Cieszę się, że mogę jakoś panu pomagać jako właśnie recenzent, bo jest pan człowiekiem bardzo zdolnym i wierzę, że cała wspaniała przyszłość naukowa przed panem, czego panu bardzo życzę. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w Kaliszu. Do zobaczenia. Ja również dziękuję i oddaję głos pani Kindze Kraczowskiej, drugiej córce pana profesora, czy właściwie pierwszej. Pierwszej, tak. Dobrze, dzień dobry tato, dzień dobry państwu. Jest mi bardzo miło uczestniczyć w takiej uroczystości. Nie kryję, że jestem trochę wzruszona. Być może jest to wynik też koronawirusa, którego przechodzę teraz, a może po prostu całej sytuacji. Chciałabym ci tato powiedzieć, że jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Ja, Piotrek, chłopcy i życzymy ci wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że się zobaczymy już niedługo. Dziękuję ci, Kinga, bardzo. Czekam z niecierpliwością, aż ty wyjdziesz z koronawirusa, ja się po raz drugi zaszczepię i mam nadzieję, że przyjadę na porządną wódkę z moim pierworodnym wnukiem. Może już nie tylko z pierworodnym, może też i z tym drugim też. Postaramy się wszyscy. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że to był chyba ostatni głos ze strony naszych gości. Także jeżeli ja mogę skorzystać z okazji i również tobie, panie profesorze, bardzo za wszystko podziękować, za co to już ty wiesz najlepiej, nie będę przedłużać tego spotkania. Natomiast o oficjalne zakończenie naszej uroczystości bardzo poproszę panią prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, panią profesor Jolantę Klimek-Grącką. Pani profesor, oddaję głos. Szanowni Państwo, w imieniu pani dziekan Magdaleny Harzyńskiej-Wójcik, która, jak powiedział prodziekan Dariusz Skoczewski, ze względów zdrowotnych nie mogła dziś do nas dołączyć, lecz prosiła o przekazanie panu profesorowi, dostojnemu jubilatowi, że gdyby była, przyniosłaby pana ulubioną chałwę w puszce. Dziękuję przede wszystkim panu, panie profesorze, za obecność tu i teraz i w przyszłości. Jak pan obiecał dzisiaj, trzymamy pana za słowo. Dziękuję za obecność i za wystąpienie panu rektorowi profesorowi Krzysztofowi Naryckiemu, panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi, który musiał nas już opuścić, za to, że uświetnił in persona dzisiejszą uroczystość. Wszystkim państwu z różnych stron Polski, którzy tak aktywnie wzięli udział w uroczystości, łącząc się z nami zdalnie i odsłaniając kolejne elementy naukowego i prywatnego oblicza naszego jubilata. Panom, bez których technicznego wsparcia transmisja online i hybrydowa formuła uroczystości nie powiodłyby się, czyli panu doktorowi Grzegorzowi Jędrkowi, panom Łukaszowi Kaczmarkowi i Michałowi Młodzikowskiemu. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem pani dr Elżbiety Błotnickiej-Mazur za serce włożone w zorganizowanie tego spotkania. Spotkania, którego przygotowanie i przeprowadzenie w tych warunkach, w trybie hybrydowym, łączącym spotkanie stacjonarne ze zdalnym, prowadzonym symultanicznie na kilku platformach, było nie lada wyzwaniem. Na żadnym etapie przeszkody, które się wyłaniały, nie były dla pani doktor nie do pokonania. Uczeń na miarę mistrza. Proszę panią doktor o przyjęcie szczególnych wyrazów wdzięczności ze strony Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Humanistycznych. Wszystkim państwu natomiast, korzystając ze sposobności, chcę życzyć optymizmu i pogody ducha z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dziekan. Tym samym uznajemy nasze spotkanie za zakończone. Dziękuję bardzo wszystkim państwu za udział. A ja jeszcze raz dziękuję wszystkim organizatorom, tym, którzy razem z nami tu dzisiaj byli i do następnego spotkania. Dziękuję.